Franciszek Jerzy Jaskulski urodził się w 1913 roku w Castrop-Rauxel w niemieckiej Westfalii. Był najstarszym z czwórki rodzeństwa, miał dwóch braci i siostrę. W 1926 roku rodzina Jaskulskich powróciła do Polski i osiedliła się na stałe w Zdunach w powiecie krotoszyńskim. Franciszek, zapalony harcerz, ukończył seminarium nauczycielskie w Krotoszynie. Następnie rozpoczął pracę jako urzędnik w Zdunach, a następnie w Kobylinie. Ożenił się i doczekał się trójki dzieci. Po wybuchu II wojny światowej Franciszek Jaskulski zgłosił się na ochotnika do walki. Bronił Warszawy. Niestety dostał się do niewoli, ale na szczęście udało mu się z niej uciec już w październiku, po czym na piechotę powrócił do swojego domu rodzinnego w Zdunach. A wydarzenie te tak wspominał jego brat Stefan. Jak tylko nabrał sił po pierwszej wędrówce z Warszawy, zaczął organizować działalność konspiracyjną wśród członków drużyny harcerskiej w Zdunach i Kobylinie. Celem tej działalności było m.in. rozpowszechnianie wiadomości z nasłuchu radiowego z Paryża i Londynu oraz kolportowanie ręcznie pisanych gazetek pod tytułem Zagończyk. Radio służące do nasłuchu było własnością mojego brata Franciszka i zlokalizowane było w domu naszych rodziców przy ulicy Mickiewicza 399 w Zdunach. W 1941 roku Zagończyk został przymusowym pracownikiem kolei i pracował w tzw. bałcugach na terenach okupowanych przez Niemców w Związku Sowieckim. Tam zajął się pracą dywersyjną, jednak gdy gestapo zaczęło rozpracowywać jego siatkę, musiał ratować się przed aresztowaniem ucieczką. Wyjechał na Lubelszczyznę, gdzie został dowódcą lotnego oddziału Pilot w Kedywie Mariana Sikory, pseudonim Przepiórka. Ten zaś należał do zgrupowania 15. Pułku Piechoty Armii Krajowej Wilków i specjalizował się głównie w dywersji kolejowej. Oddziałom Zagończyka udało się zniszczyć 21 lokomotyw i 141 wagonów. Tak wspominał Jaskulskiego jeden z jego żołnierzy, Tadeusz Miesiak, pseudonim Mężny. Zagon w czasie kierowania akcjami wykazał się wielką znajomością walki partyzanckiej. Umiał przygotować żołnierzy do akcji i przekonać ich o zwycięstwie nad wrogiem. Analiza każdej akcji i omówienie jej potęgowało zaufanie do umiejętności swojego dowódcy, czego dowodem małe straty własne mimo tylu przeprowadzonych akcji. W trakcie operacji Burza oddziały Zagończyka uderzyły na Niemców pacyfikujących Końską Wolę i wyparły ich z miasta na chwilę przed przybyciem wojsk sowieckich. Pierwsze wspomnienia ze wspólnej walki były dosyć poprawne, jednak już niedługo później Sowieci zażądali od partyzantów złożenia broni. Tylko rozpoczęcie wspólnego picia alkoholu pomiędzy oddziałami Zagończyka i Przepiórki, a dowódcami radzieckimi dało chwilę czasu na to, by ukryć część wyposażenia w nieodległym Borysowie. Jednak oddziały rozformowano. Ale już w połowie sierpnia 1944 roku powołano nową mobilizację do marszu na pomoc w Warszawie, która została zatrzymana przez armię sowiecką. Jesienią tego samego roku Sowieci rozpoczęli aresztowania dowódców i żołnierzy okręgu puławskiego AK, w tym także Franciszka Jaskulskiego. Został zatrzymany 3 listopada, a w styczniu 1945 roku przed sądem wojskowym garnizonu lubelskiego został skazany na śmierć. Co absurdalne, rozprawa była niejawna i nie było na niej ani prokuratora, ani obrońcy. Karę śmierci w późniejszym czasie zamieniono na karę 10 lat pozbawienia wolności, które miał odbywać w więzieniu we Wronkach. Ale już we wrześniu 1945 roku uciekł wraz ze swoim towarzyszem w przebraniu strażnika i z jego bronią. Po ucieczce z więzienia we Wronkach Jaskulski powrócił na Lubelszczyznę, gdzie skontaktował się z majorem Marianem Bernaciakiem, pseudonim Orlik. Ten wydał mu polecenie zorganizowania struktur zrzeszenia WIN na Kieleczczyźnie. I przez następne pół roku Jaskulski zajmował się tworzeniem Inspektoratu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość pod kryptonimem ZZK, Związek Zbrojnej Konspiracji. Nie używano nazwy WIN w celach konspiracyjnych. Związek zorganizowany był na wzór typowo wojskowy. Liczył około 1000 żołnierzy, a w jednym z rozkazów Jaskulski w ten sposób zwracał się do swoich żołnierzy. W wielu przypadkach stwierdziłem u poszczególnych drużyn czy dowódców, a nawet pojedynczych żołnierzy, brak uczciwości, gdyż nie wykazują w swoich meldunkach zdobytą broń, gotówkę czy inną zdobycz. A jeżeli podają, to zawsze zdobycz wykazana z grubym uszczupleniem i niknie w prywatnych kieszeniach wykonawców. Jeżeli podobne wypadki będą miały miejsce, wyciągnę jak najdalej idące konsekwencje. Dowódca czy żołnierz będzie z miejsca aresztowany i oddany pod sąd polowy.
Każda zdobycz, jakaby nie była, musi być natychmiast przekazana do mojej dyspozycji, z wyliczeniem co do grosza wraz z meldunkiem. Inaczej wykonawców robót będę traktował na równi z bandytami. Jeżeli komuś się wydaje, że w ramach naszej organizacji może dorobić się majątku, niech raczej odejdzie od nas zawczasu. Dla złodziei i dorobkiewiczów nie ma u nas miejsca. Pracujemy dla własnej idei, której na imię wolność i niepodległość, pełna suwerenność Polski. Od dnia dzisiejszego będę ogłaszać w rozkazie wszystkie kary wyznaczone przeze mnie za upijanie się i dotyczące przywłaszczenia łupu na własną rękę. Zabraniam prowadzenia wszelkich rozmów na tematy organizacyjne i naszych robót, a szczególnie przywódcę, gdzie by to nie było, bez względu na to, czy jest to w gronie ludzi tylko zorganizowanych, czy też nie. Przede wszystkim w miejscach publicznych, na przykład w knajpach. Każdy żołnierz, każdy dowódca jest zobowiązany do pilnowania powyższego. Zbytnie gadulstwo i nieostrożność wypowiadania się o naszych sprawach organizacji powoduje ostatnie liczne wysypy. Szpicel podsłuchuje wszędzie. Od stycznia do lipca 1946 roku w ramach Związku Zbrojnej Konspiracji utworzone zostały 4 obwody obejmujące powiaty Kozienicki, Radomski, Iłżecki i Konecki. Oddziały Zagończyka zajmowały się rozbrajaniem posterunków milicji, z których zabierały broń i dokumenty, co skutecznie utrudniało pracę administracji. Sama ludność także widziała w żołnierzach Zagończyka obrońców, którzy niejednokrotnie pomagali im w trudnych sytuacjach związanych z działalnością armią sowiecką na terenach polskich. Przejeżdżająca kolumna taborów sowieckich przez Zwoleń w dniu 22 maja 1946 roku obrabowała spokojną ludność z mienia prywatnego. Krzyki, które podnieśli mieszkańcy, zaalarmowały przechodzący oddział partyzancki, który ruszył natychmiast w pogoń za pośpiesznie wycofującymi się bolszewikami, którzy porzuciwszy zrabowany towar, zbiegli do odległego o 1 km obozu sowieckiego. Relacja ta pochodzi z gazetki pod tytułem Polska Walcząca, redagowana przez Zagończyka. Natomiast do największej bitwy pomiędzy żołnierzami ZZK a Sowietami doszło 15 czerwca 1946 roku pod Zwoleniem, kiedy to oddział partyzantów maszerujący do Kozienic w celu uwolnienia więźniów natrafił na czerwonoarmistów. W walce udało się pokonać 60 Sowietów. W połowie 1946 roku Ubecja zmieniła zupełnie taktykę działania przeciwko polskiemu podziemiu antykomunistycznemu. Przestali wysyłać duże oddziały wojskowe, które nie sprawdzały się w terenie, a zastąpili je mniejszymi grupami operacyjnymi wspieranymi przez agenturę. I między innymi to spowodowało, że 26 lipca 1946 roku Zagończyk zostanie zaaresztowany. Dokładnie 33 dni po śmierci majora Mariana Bernaciaka, pseudonim Orlik. Ale główną kwestią jego zatrzymania była kwestia zdrady. Zdradził go jego były żołnierz, Aleksander Zdybicki, pseudonim Kruk, którego Ubecja torturowała i podczas tych tortur Zdybicki zdradził swojego komendanta. Powiedział, jak można go złapać. Wykorzystano do tego celu niczego nieświadomą łączniczkę, która została poproszona przez Zdybickiego o przeprowadzenie Zagończyka na spotkanie. I wtedy Ubecja zatrzymała Jaskulskiego. Całej akcji przewodniczył komendant Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego major Jan Tataj. Po zatrzymaniu Jaskulski w zamian za obietnicę uwolnienia chciał się zgodzić na wydanie rozkazu ujawnienia się swoich żołnierzy. Jednak gdy zorientował się, że go oszukano, zaczął planować ucieczkę. Ta jednak nie udała się i 17 stycznia 1947 roku Franciszek Jaskulski, pseudonim Zagończyk, został skazany na śmierć. Zresztą o to też prosił w swoim ostatnim słowie, o taki wyrok. Natomiast komunistyczni sędziowie z Sądu Rejonowego w Kielcach uznali, że oskarżony jest osobnikiem bardzo niebezpiecznym dla porządku prawnego, recydywistą nierokującym nadziei poprawy, którego należy wyeliminować na zawsze jako szkodliwego ze społeczeństwa. 19 lutego 1947 roku w kieleckim więzieniu wykonano wyrok śmierci na Franciszku Jaskulskim, pseudonim Zagończyk, 34-letnim poruczniku Armii Krajowej. 3 dni później komuniści ogłosili amnestię. W apelu do ONZ z lipca 1946 roku Zagończyk pisał: i my Polacy chcemy pokoju, lecz w ojczyźnie wolnej od pachołków Rosji bolszewickiej. Chcemy budować Polskę nie jako Republikę Sowiecką, lecz jako wolne państwo wolnych obywateli.
Przyrzekamy, że nie spoczniemy w walce, dopóki wróg nie pierzchnie z naszej ukochanej ojczyzny. Tak nam dopomóż Bóg. Szanowny widzu, jeżeli uważasz, że wykonuję ważną i potrzebną pracę, możesz mnie wesprzeć na portalu Patronite, za co będę Ci bardzo wdzięczny. A już niedługo na kanale pojawią się kolejne odcinki z serii o żołnierzach wyklętych, jak i inne filmy historyczne. Tak więc już teraz, żeby być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał, a także proszę Cię o udostępnianie moich materiałów. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.